Żwirowy ogród Bewczato po raz pierwszy miałem okazję odwiedzić 10 lat temu. Wtedy stanowił on swoistą atrakcję, coś wyjątkowego, zmaganie się autorki i ogrodniczki z deficytem wody, szukaniem roślin, które doskonale znoszą takie warunki. Wtedy wydawał się być pewnie na części z projektantów czym zaskakującym i być może troszeczkę sztuką dla sztuki. Niektórzy, jak pamiętam, traktowali go to z delikatnym przymrużeniem oka. Ja jednak byłem zdumiony tym, co pani Bewczato potrafiła uczynić i jak wirtuozersko zakomponować wszystkie te rośliny rosnące w ogrodzie żwirowym. Okazało się, że nie tylko talent ogrodniczy, nie tylko zmysł artystyczny, nie tylko gigantyczna wrażliwość, ale również jej intuicja i antycypacja pewnych faktów, jakie dziś mają miejsce, tych faktów, które polegają na tym, że jest godzina 7 rano, świeci w moje czoło słońce, jest prawie 30 stopni, deszcz najbliższy spadnie prawdopodobnie za miesiąc albo i dłużej. Tymczasem ogród Bewczato ciągle żyje i będzie żył, jeżeli woda będzie pojawiała się rzadko. East Sussex, gdzie znajduje się ten oryginalny pierwowzór ogrodu Bewczato, to rejon Wielkiej Brytanii, który trochę przypomina polską Wielkopolskę, a mianowicie pada dwa razy w roku, na Wielkanoc i na Boże Narodzenie. Zatem Wielkopolanie, inspirujcie się, to świetny pomysł na wielkopolskie ogrody z całą pewnością. Zapraszam do oglądania tego filmu i poszukiwania inspiracji, poszukiwania roślin, które w waszych ogrodach pewnie w najbliższym czasie zadomowią się, nie tylko dlatego, że są piękne, nie tylko, że będą wam się podobały, ale będą roślinami, które po prostu będą sobie świetnie dawały radę w zmieniających się warunkach klimatycznych.